Halo, halo, witajcie na dzisiejszym odcinku, a dzisiaj mam dla was 4 paczki 85 plus razy 5 na dwóch kontach, jakieś piki, nie piki, generalnie pełno kontentu, bo oczywiście was rozpieszczam kontentem jak zawsze, a ja was proszę oczywiście o zostawienie łapki w górę, komentarza, subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku, zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, 83 plus oceny, gwarancje i Bruno Fernandes, bardzo fajnie, wymienny chyba. No i cyk, zarobimy jeszcze na tym Bale'u. No i cyk, widzowie, za darmo zrobiony pan Bale. No i chyba za Felipe, no chyba za Felipe. Chociaż wolałabym mieć Felipe i Bale'a, nie? Kurde, ale ładny walkout. Ładne te kolorki są, takie ładne te kolorki, widzowie. Nie no, mocna karta, mam nadzieję, że będzie dobry. Halo, halo, halo. Nie no, musimy się tutaj zatrzymać. Słowem wstępu, nie chciałam robić już recenzji, bo mamy taki etap, że myślę, że nie ma sensu, ale muszę się wtrącić tutaj w odcinku. Widzowie, kochani moi, nie róbcie tego Bale'a, ja zrobiłam i żałuję. W sumie, no może nie żałuję, bo przynajmniej wiem na własnej skórze, co od niego oczekiwać i jaki jest. Generalnie nie polecam. Jest wszędzie, tylko nie w ataku. Testowałam go na pozycji napastnika. Źle się ustawia co chwilę na spalonym. Te strzały są tak dziwne, że naprawdę na 30 prób może zdobył z 5 bramek. Dribbling jest spoko, bo bardzo fajnie trzyma piłkę przy nodze, ale balans już dramatyczny przez sylwetkę. Także widzowie, ja nie polecam, Bale jest po prostu ok, ale nic poza tym. Także jeśli chcecie kogoś, kto wam zmieni rozgrywkę, czy wniesie coś do składu, to moim zdaniem nie będzie to Bale. Także co, możemy przechodzić dalej do odcinka. Oczywiście nagływanie. Stopuję muzyczkę. Uwaga. O, 8,4 plus? Co ty w ogóle opowiadasz? Ależ to konto jest wybitne. Naprawdę robi wrażenie. Okej, miśki. Mamy kolejnego pika 93 plus, shapeshifter, TOTS. Tym razem na RTG. Oby oddało, no, oby oddało. Lecimy. Lecimy, lecimy. Mamy TOTSa w pierwszym, już widać od razu tutaj po tej poświacie, ale może jakiegoś... Może jakiegoś takiego, który się w ogóle nie przyda. Dobra, okej, okay, next. Shapeshifter. Tutaj nie ma shapeshiftera. Będzie kolejny TOTS. Paketa! Bardzo dobry traf, bardzo dobry traf. Teraz tylko pytanie, czy my go mamy jak tutaj dać. Jest shapeshifter, widzowie. 90 podań. 99 tempa, czy to... Kto to jest? O nie, nie, nie. Ale mnie strollowało, ale mnie strollowało. 99 tempa, to ja już mówię jakiś kozak. I Canales, dobra. No to powiem wam tak, wybory są git. W sensie mamy i shapeshiftera, i mamy paketę, i bierzemy paketę. Co prawda nie wiem, jak go tu połączę, pewnie nie da rady. Ale no traf jest dobry, bardzo dobry. To co, może jakiś shapeshifterek tutaj? No nie, nie obraziłabym się. Walkout jest. Przyda się, szczęsny. Przyda się jak najbardziej. Lecimy. Super. Top traf. To co, teraz jakiś Ronaldo? Jezus, 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 co to jest? Co to jest? Przecież nawet podary nie są. Nie by te paczki oddały. Nie. Please. Walkout. Widzowie, 3, 2, 1, 85 plus razy 5. Mam nadzieję, że zobaczymy tu jakąś zieloną kartę. Uwaga. Aha. Nie zobaczymy jednak. 88. Zobaczmy, czy będzie chociaż... 4 walkouty są ok. No nie, jest to najgorsza paczka, aczkolwiek. To może przedostatni. Dobre te piki, faktycznie. Tutaj widzowie mi reklamowali, że z każdego leci walkout. I mieli rację. I mieli rację. Tylko, że duplikat. Uwaga. 8-4 też git. Jak ja w szoku jestem. Zrobimy może jakieś takie, nie wiem, luki, które będziemy uzupełniać.
Ej, zaczynamy od walkoutu. Dobra, no to już mamy jeden walkout z pierwszego pika. To mi się podoba. I z drugiego mamy kolejnego... Kolejny walkout, w sensie co? No dobra, i tutaj już entuzjazm spadły. Okej. Okay. 84, nie najgorzej, nie najgorzej. Teraz walkout. Oj, coś czuję, że już nie zobaczymy walkoutu do końca tych pików. No, jest taka szansa. Dobra, teraz uzupełniamy te luki. Zacznijmy od jakiejś środkowej, w której mamy 82. Naprawdę obstawiam, że nie będzie więcej. Ale się mylę, bo mamy już trzeci i obstawiałam 3 walkouty, widzowie, na 20 pików. Zobaczymy, czy się myliłam, czy nie. No, myliłam się, bo tutaj, proszę bardzo, czwarty walkout i Maria. No dobra. Brozowicz, Brozowicz. Ale ja chcę zobaczyć zieloną, zieloną kartę. Piąty walkout. Gdzie są zielone karty me? Dobra, jest zostało? 7. Dzięki za followki wszystkie. Bardzo pozdrawiam, misiaczki kochane. Dzięki, dzięki. Dobra. 7 szans. Już teraz tylko 6. Na zieloną kartę. Hakimi 85. Pierwsza 85, by the way. Proszę, no. Daj zieloną kartę. No na 20 pików, żadnej zielonej. To chyba się stanie faktem, widzowie. To już ciężko walkout. Ostatni pik. Ostatnia szansa na zieloną kartę. Nie w tym życiu. Znowu na naszych ekranach. Tylko nie, dwa razy nie było zielonej karty z tej paczki. Mam nadzieję, że nasze konto RTG będzie szczęśliwe i że faktycznie zobaczymy tutaj różową, różowo-zieloną albo zieloną kartę. Jest! Mamy zieloną kartę. I kto to mają ludzie? Hiszpania, LWB. Nieważne, ale jest zielona karta, więc git. Git, jestem zadowolona. A może jeszcze jedna? A może jednak nie. A może jednak nie. Ostatnio, czyli wczoraj, widzowie, uwaga, ostatnio, czyli wczoraj, najlepszy był Lukaku, 88. Także no dramatycznie, dramatycznie. Ale dzisiaj może jakaś różowa karta, może jakiś Francuz, ja nic nie podpowiadam, ale byłoby mi... Spokojnie. Jeszcze w środku może być różowa karta. Ja wierzę. Chciałaś Francuza. Jesteście okropni. Jak tu paczki są, dobra. Ale odda. Normalnie się na nie trafiam. Ciurala, ciurala. Już go mam. To jest problem, widzowie. Bo to jest duplikat. Nie, rozpieszczam. Dobra, uwaga. Ale gramy nie rozpieszcza. Oj nie. Oj nie, 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 nie. I co? Ciuralla po raz 10? Zobaczmy. Ciuralla. Ciuralla. Wow! Poggers! 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 Nice! Ryżowy Ljungberg. Let's go.